Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Krzysztof Iwisz, witam państwa i zapraszam na grę w ciemno. Witam publiczność studiu, osoby towarzyszące, ale przede wszystkim naszych dzisiejszych graczy. Badania naukowe udowodniły, że gra w ciemno podnosi poziom adrenaliny u graczy o 100%. A dzieje się tak dlatego, że oni nie wiedzą, kto z nich dzisiaj zagra. Nie wiedzą, o jakie kwoty walczą i nie wiedzą także, jakie pułapki zastawi na nich prowadzący. A państwo również u nas wygrywają w każdym odcinku 3000 zł. Aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550 i to wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. Powodzenia. A ja teraz pośród 30 graczy wybiorę pierwszą osobę, która zagra dzisiaj w ciemno. Przeczytam teraz państwu pytanie z czterema wariantami odpowiedzi. Proszę, abyście za pomocą przycisków wybrali tę prawidłową odpowiedź. Ta osoba, która pierwsza odpowie prawidłowo, pierwsza dzisiaj zagra w ciemno. Oto pytanie. Które święto obchodzone jest w Polsce 11 listopada? A. Walentynki. B. Niepodległości. C. Konstytucji. D. Boże Narodzenie. Prawidłowa odpowiedź to B. Niepodległości. Sprawdźmy, kto z państwa tak odpowiedział. Wszyscy odpowiedzieli prawidłowo. Łatwe było pytanie. I teraz sprawdźmy, kto z państwa odpowiedział prawidłowo jako pierwszy. Gracz numerem 14, zapraszam. Witam panią, dzień dobry. Proszę. I udało się, prawda? No, jestem niezmiernie szczęśliwa. Proszę nam się przedstawić. Nazywam się Arleta Hereszyn, pochodzę z Kalisza. Arleta, tak? Arleta. Czym się pani zajmuje, interesuje? Jestem nauczycielką. Pracuję z dziećmi małymi, tymi większymi w gimnazjum. Szczególną troską otaczam dzieci niepełnosprawne, ponieważ takie również są w zakresie moich działań, a interesuję się podróżami bliskimi i dalekimi. Lubię chodzić po górach, ale również lubię leżeć na gorącej plaży. I nie robić nic. Zgadza się. Pani Arleto, a czego pani uczy? Matematyki. Dobrze, będzie dobrze. I kto z panią przyjechał? Przyjechał mąż Jerzy. Witamy pana, panie Jerzy. Dzień dobry. Panie Arleto, pierwszy raz w telewizji, w teleturnieju? Pierwszy raz, absolutnie debiut. Czyli debiut w grze debiut. W ciemno. Bardzo dobrze. To cóż, pogadaliśmy. Miło jest. Zaczynamy? Bardzo proszę. Zaczynamy grę. Pani Arleto, przed panią 50 ponumerowanych kopert, w każdej kopercie czek na kwotę od 0 do 100 tysięcy złotych. I są też te dwie pechowe koperty, czyli tracę wszystko, tracę połowę. To ich proszę nie brać, dobrze? No postaram się. Jeszcze mężowi także zawiążemy oczy, na wszelki wypadek. Czy ma już pani obmyślane numery kopert? Takie jakieś no, szczęśliwe tak, dla siebie liczby? Nie do końca, nie do końca. Cały czas gdzieś mi się w głowie jeszcze tak, gdzieś mi się tak jeszcze... Te liczby no, nie, tak, tak pojawiają? Tak, pojawiają nowe pomysły. Czyli z wyobraźni będą. Mhm. Możemy zaczynać. Proszę bardzo, proszę o wybór 5 z 50 kopert. Wybieram numer 8. To jest taka specjalna dla pani tak, liczba? Jest to dzień urodzin mojej córki, która będzie obchodziła w lutym 22 lata. Wybieram numer 27, wybieram numer 26, wybiorę jeszcze 33. Taka specjalna liczba? No niekoniecznie, to może tak bardziej na przekór i 14, ponieważ siedzę na 14 miejscu. Numer startowy 14. Proszę o koperty.
Dziękuję. Za chwilę przeczytam pani pierwsze pytanie, po czym pani wybierze kopertę, o którą będzie pani walczyła. Ja z kolei przeczytam cztery warianty odpowiedzi. I jeżeli pani wybierze tę dobrą odpowiedź, koperta z czekiem w środku jest pani. Jeżeli złą, własnoręcznie zniszczy pani kopertę w tej oto niszczarce. Zaczynamy? Tak. Oto pierwsze pytanie w dzisiejszej grze w ciemno. Proces konserwacji mięs i wędlin w dymie to. O którą kopertę będzie pani walczyła? No powiedzmy 33. Bardzo proszę. I mamy takie warianty. Peklowanie, marynowanie, wędzenie czy pasteryzacja? No, chyba wiem. Tak. Jest to prawidłowa odpowiedź, to C. Wędzenie. Oczywiście. I na dobry początek koperta 33 jest pani. Proszę ją przesunąć na to drugie białe pole. A ja mam dla pani jeszcze cztery koperty i cztery pytania. Oto kolejne. Stolicą którego regionu Polski jest Poznań? O którą kopertę będzie pani walczyła? 27. Pochodzę z Kalisza, także wiem, studiowałam w tym mieście. W Poznaniu samym, tak? Czy w Kaliszu? W Poznaniu. W Poznaniu. No czytam warianty z obowiązku. Wielkopolski, Pomorza, Podlasia czy Roztocza? No oczywiście odpowiedź A, bez żadnych wątpliwości. Oczywiście. Proszę bardzo, to pani koperta. A co pani kończyła? Matematykę? Nie, matematykę to skończyłam troszkę później. Aha. Na uniwersytecie. Natomiast moje podstawowe studia to Akademia Rolnicza. Troszkę i przeskok, tak? A potem matematyka i uczenie. No tak, to jednak życie weryfikuje. Dokładnie. Niestety. Dwie koperty wygrane, trzy jeszcze do wzięcia. Oto kolejne pytanie w grze. Który klub zamknął listę Bundesligi jesienią 2005 roku? Która koperta? Ojejkuś. Czemu tak pani się ucieszyła? Wezmę kopertę numer 8, ponieważ pytanie dotyczy Ligi Niemieckiej, a moja córka studiuje w Niemczech i znam parę klubów. O, proszę. Ja myślałem, że pani była zmartwiona tym pytaniem. Znaczy, no zmartwiona ogólnie jestem, ponieważ no, nie orientuję się, jeśli chodzi o hierarchię tam, czy miejsca klubów, ale no coś mi tam, coś nie, coś może mi. To proszę bardzo, oto są takie warianty. Będę strzelać. FC Köln, FC Schalke 04, FC Kaiserslautern, czy Hannover 96? No przyznam się, że żadna tutaj drużyna nie jest mi znana, ponieważ znam drużyny inne, w których grał na przykład nasz wspaniały piłkarz Krzynówek. Czyli będzie czysty strzał, pani czysty Arleto. Czysty strzał, no ale cóż, jeśli zamknął listę, to rozumiem, że znaczy na ostatnim miejscu się znalazł. Jeśli to jest dobry tok rozumowania, no to cóż, no Köln, Hannover, no to chyba mają kluby jakieś takie w miarę. Ale FC Schalke 04. Wariant obok, FC Kaiserslautern. Ach, no trudno. Pani Arleto, ósemka, do niszczarki poproszę. Dla przyzwoitości jedną zniszczyliśmy. Dwie wygrane, jedna zniszczona i dwie jeszcze do wzięcia i kolejne pytanie w grze. Cudowny kielich biblijnej ostatniej wieczerzy to 14 czy 26? Ojej, 14. To tak smutno. 14, proszę.
I mamy takie, że ciężkie pytanie, tak? Znaczy, no ogólnie takie troszkę, no ale nic. Spróbujemy. Spróbujemy. Tefilin, menora, gral czy towers? No ja myślę, że to jest odpowiedź C, gral. A dlaczego tak smutno? No bo tak bez przekonania, tak. Ja lubię, w ogóle jestem w życiu perfekcjonistką i lubię tak wiedzieć coś na pewno. A to to jest takie... Może bez przekonania, ale bardzo dobrze. Gral o twojej C. Proszę bardzo, 14 jest pani. I mam teraz dla pani ostatnią kopertę, kopertę z numerem 26. I państwu tylko przypomnę, że państwo również wygrywają u nas pieniądze. W każdym odcinku gry w ciemno 3000 zł. I aby mieć na to szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, ale wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. Powodzenia, a ja wracam do pani Arlety i ostatnie pytanie dla pani. Jakie imię nosi demoniczny kot z powieści Mistrz i Małgorzata? I warianty są takie. Kalifaktor, Karakuł, Behemot czy Baliwat? Pierwsza myśl jest, myślę, najlepsza. Ojej. No ale nic, trzy koperty to... Nie, dwie wygrałam, trzy wygrałam. A może będzie cztery? Trzy. To już nie jest tak źle. Ale jednak tutaj gdzieś te braki wiedzy tej humanistycznej pobudują. Na pewno pani czytała Mistrza i Małgorzatę. No tak, ale to wszystko tak gdzieś tam... decyduje się szybko. Odpowiedź A. Kalifaktor. Mhm. Mąż? Do mikrofonu proszę. Tak. Tym razem nie. Odpowiedź C. Behemot. Sługa Wolanda. Nie ma co. 26, poproszę. Do niszczarki. I pani Arleto, poproszę te koperty na środek. Dziękuję. Trzy koperty. 14, 27 i 33. Pani Arleto, czy chciałaby mi pani sprzedać te koperty, czy woli je pani zabrać? No, chciałabym usłyszeć ewentualnie, że jeśli sprzedam te koperty, to za ile? To bardzo chciałbym usłyszeć od pani. No, dla mnie kwotą taką wyjściową, zadowalającą mnie, jest 5000 zł. Ponieważ spożytkowałabym to na jakiś wspólny, rodzinny wyjazd w wysokie góry. No to może tak. 5000. 5000. To jest takie moje jakby założenie. Ja tak myślałem, mówiąc szczerze, bez targowania się, żeby dać po 1000 za każdą kopertę. Ukrywam, że jest to dla mnie bardzo wielce kusząca propozycja, ale jak się siedzi tutaj, to jednak wzrasta apetyt. Apetyt. Na te pieniądze. Więc... no... Często tak jest, że im więcej daje pieniędzy, tym apetyt graczom bardziej rośnie. No jestem zaskoczona tak dużą, jestem zaskoczona tak dużą, wysoką propozycją. Tutaj z pana strony. Pani Arleta, co pani na moją propozycję? No naprawdę nie mam słów. Jak ktoś mi oferuje 3000, nie wiem, co powiedzieć. No ale jest to gra. Jak 3000, to pan dobrze wie, że taki wyjazd dla trzyosobowej rodziny trochę mało. Tak. Ale gdzie jedziecie? No tak, i coś Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze mążu marzy, żeby zdobyć. Więc... Powspinać się trochę. Powspinać się, a ja z córką gdzieś tam w schronisku, troszkę no niżej. Blisko wszędzie. No to... To tak troszkę tak... No 4000. Pani 4. No ja 4. Pierwszy raz w życiu się targuję.
ale ja nie będę taki drobiazgowy, żeby tam mówić teraz 3500. Pani jest taka sympatyczna, zgadzam się. Proszę, 4000 do studia. Dziękuję. Zostawiamy tak, jak jest, tak? No może bym, a czy mogę zasięgnąć rady męża, ponieważ... Bardzo proszę, oczywiście. No jestem żoną słuchającą się. Bardzo słusznie, proszę. Cóż na to, mój drogi. Ja sądzę, że ten wybór był dobry i trafiony, także sądzę, że zdecydowałaś tak w pierwszym odruchu, więc niech tak zostanie. No ale tak jakby jeszcze z 1000 złotych by nam pan Krzysztof dołożył, to już byśmy mieli takie full wakacje. Więc spróbuj potargować. No może coś jednak jeszcze? Czy już absolutnie? No w tym momencie mogę iść tylko w dół, dlatego że tak, pani powiedziała 4, ja bez targowania się zgodziłem, są pieniądze i co dalej chce pani targować, to możemy oczywiście. Nie, w tej sytuacji... A pani kwota? Ja biorę pieniądze i naprawdę dziękuję za wspaniałą zabawę. Czyli decyzja jest podjęta. Tak, podejmuję decyzję, bo jeszcze nigdy nie wygrałam. A tu jest pierwsza wygrana. A to jest pierwsza pieniężna wygrana. Satysfakcjonuje mnie i w tych miłych okolicznościach przyrody naprawdę dziękuję bardzo. Dobrze, pani Arlety, ja też się cieszę bardzo i proszę powiedzieć, czy oglądamy, czy niszczymy kopertę? Czy bez oglądania? Nie, no jestem na tyle osobą, tak jak mówiłam, powzięłam decyzję i teraz żadna kwota, owszem, zrobi na mnie wrażenie, ale no trudno, takie jest życie. Jestem realistką. Ale trudno w jakim sensie? Trudno, że nawet jeśli byłoby tam coś więcej. A myśli pani, że to jest więcej? Nie, może, no wie pan, no gdzieś tam zawsze... Zobaczmy, 14. Co tam jest? Ile jest? Głośno, głośno. Zero. Zero. Ja tu będę rządził ruchem. Dobrze, do niszczarki proszę, zero. Do niszczarki. Bo to moja koperta. Dobrze, dobrze, oczywiście. Do niszczarki. Spodziewała się pani tu więcej. Tak czuję, co? Nie, wie pan co? Jeszcze powiem tylko taką rzecz, że troszeczkę z tych pieniędzy zainwestuję w niszczarkę, bo uważam, że jest to wspaniała rzecz w domu. Żeby w domu mieć, tak? Żeby w domu mieć, bo w tej chwili się dostaje tyle różnych rzeczy, że po prostu trzeba... niszczyć. W niszczarkę albo w kominek. Albo w kominek, jeśli testujemy ktoś... niszczarkę? Dalej? No tak, no już powiedzieliśmy, nie ma. Proszę bardzo, 27. Możemy obejrzeć. Ile? Głośno. 100 złotych. 100 złotych. To proszę, testujemy. Pan się za głowę chwycił. Wyjątkowe szczęście. Dlaczego tak? Wyjątkowe szczęście. Prawda? Tak, do tej pory oczywiście tak. I jeszcze 33, oglądamy? Oczywiście. Chyba, że pani chce jeszcze się ze mną zamienić. nie chcę, nie, ja wolę tak, że już momencik, zaglądam. Momencik. No bo tak, ile tu jest, proszę przypomnieć. 4000 złotych. 4000, prawda? I jeszcze została nam koperta 33. Czy chciałaby pani się zamienić? Ale całe to 4 muszę oddać. Tak. Ryzyko gra. Nie, no to tak nie mogę ryzykować. Absolutnie. Nigdy bym sobie tego nie wybaczyła. Jak tu znowu takie będzie. Zero. Dobrze, to oglądamy. Oglądamy. No proszę. Proponowałem, co tam jest. Głośno! 20 tysięcy złotych. Można było się zamienić, zaryzykować, spróbować szczęścia. Trudno. Proponowałem zamianę 4 tysięcy na 20. A to zabieram, na 20 tysięcy złotych. Zabieram na pamiątkę, czy też nie, muszę nie, to jest moja koperta. To jest czek przecież. Ach. Pani mi go sprzedała. Testujemy niszczarkę. Czyli... Oczywiście, bo to moja koperta. Na pewno. Dlaczego pani się nie zgodziła na zamianę? No tak jak mówię, nie mam
Nigdy nie wygrałam takich pieniędzy i dlatego no, nie spodziewałam się, że akurat ja będę miała tyle szczęścia. Pani Arleto, niech pani na mnie popatrzy. Jak zaproponowałem zamianę, to żałuję, w tej chwili ale, żałuję. Ale zaraz, nie, bo nie patrzyła pani patrzyłam, na mnie. Patrzyłam i widziałam. I co zrobiłem? Ale mogę to powiedzieć? Tak, właśnie. No taki ruch okiem, oczywiście dla kobiety, dużo, wiele znaczący, wszystko znaczący, no. Mrugnąłem, prawda? Zgadza. O tak. I czemu pani mi nie zaufała? No wie pan, to tak mężczyznom zaufać do końca. Czy te oczy mogą kłamać, no, chyba pani nie. Arleto? Chyba nie. Właśnie, chyba nie. Te brawa teraz dla mnie. Chciałem jak najlepiej dla pani, pani Arleto. Dziękuję z całego serca. Ale 4000 to jest bardzo dobry wynik. Przyjemnie się z panią grało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, gratuluję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę, a pieniądze? O, to dla mnie. Dziękuję. Super. A ja przypomnę, że państwo również wygrywają w naszym programie 3000 zł w każdym odcinku. Należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. A ja teraz do gry zaproszę osobę, która jako druga odpowiedziała na moje wstępne pytanie. Gra z numerem 5, zapraszam. Dobry. Proszę bardzo. Pani by się zamieniła? No nie wiem. Proszę nam się przedstawić. Nazywam się Agnieszka Kozłowska. Przyjechałam z małej miejscowości Jaworzno. Jest to wioska położona w województwie obecnie opolskim, kiedyś w częstochowskim. No i przyjechałam tutaj po to, żeby udowodnić, że na wsi też można się dobrze bawić. Nie trzeba siedzieć tylko w domu. I można też gdzieś wyjść dalej i nie przeprowadzać się do miasta, tylko zostawać tam, gdzie się mieszka. A to pani tu udowodni dzisiaj u nas? No nie wiem, czy udowodni, chciałabym. W porządku, z kim pani przyjechała? Z mężem. Jak pan na imię? Robert. Witamy pana. Witamy również. Pani Agnieszka, jest pani gotowa do gry? Oczywiście. Zaczynamy. Ma już pani przygotowane numery kopert, takie związane z panią jakieś szczęśliwe? Miałam przygotowane, ale chyba zmienię. Miała pani, pani zmienić, tak? Tak, oczywiście. No to ciekawa koncepcja jest. Ale można, absolutnie, to jest pani wybór. Proszę tak dobrze wycelować te koperty i wziąć te najlepsze, ominąć te dwie pechowe. Możemy zaczynać, proszę bardzo. To tak, będzie to numer 5, ponieważ są to urodziny, dzień urodzin mojej córki. Aha. I moje miejsce startowe. Hmm? Numer 11, ponieważ jest to dzień moich urodzin i to było pytanie, na które odpowiedziałam. I na dodatek 11 listopada, to są właśnie moje urodziny. I jeszcze trzy koperty? No i teraz będzie 20, 30 i 40. I to są przypadkowe, tak? Tak. Czyli tak 20 bierzemy. Bierzemy 30 tak. I ostatnią piątą 40. Tak. Bardzo proszę, proszę o kopertę. Dziękuję. Brała pani udział w jakimś teleturnieju już? Nie, pierwszy raz. U nas pierwszy raz. Dobrze, mamy już 5 kopert i czytam pierwsze pytanie dla pani Agnieszki. Kto wcielił się w serialową postać Hansa Klossa? Od której koperty pani zacznie? Od 40. Od 40, bardzo proszę. I mamy takie warianty. Emil Karewicz, Janusz Gajos, Stanisław Mikulski czy Henryk Bista? O ile dobrze pamiętam, to był to Stanisław Mikulski. Tak zaznaczę. Tak zostawiamy? Tak. Oczywiście, że tak. Stanisław Mikulski. Proszę bardzo, pani Agnieszko, to jest już pani koperta.
A ja mam jeszcze 4 koperty i 4 pytania. Oto kolejne. Który filozof grecki z powodów ideowych zamieszkał w beczce? Która koperta teraz? Może 5. Proszę bardzo. I mamy takie warianty. Sokrates, Diogenes, Arystoteles, Platon. Więc tutaj zaznaczę odpowiedź B. Diogenes. Tak jest. Proszę bardzo. Złe języki mówiły, że z powodu zamiłowania do alkoholu zamieszkał w tej beczce. Ale to taki nieoficjalny powód. 3 koperty jeszcze do wzięcia. I kolejne pytanie. Znany z Ewangelii rzymski prokurator Judei w latach 26-36 to... Która koperta? No to może 30. Proszę bardzo, 30. Możemy ją zniszczyć ewentualnie. Słucham, żeby ewentualnie zniszczyć, tak? Tak. A może się uda. I mamy takie warianty. Juliusz Cezar, Herod Wielki, Oktawian August czy Poncjusz Piłat? Rzymski prokurator Judei w latach 26-36. Tak. No chyba sobie zrobię wyliczankę. Dlaczego wyliczankę? No, dlaczego nie? Jak nie wiem, co mam. Do kościoła pani chodzi? Czasami. No to proszę sobie przypomnieć lepiej. To znaczy Piłat. Odpowiedź D. Ale z wyliczanki, czy nie? No też. Który co zrobił Piłat? Będziemy rozmawiać o religii? Nie, bo ciekawy jestem, czy strzał, czy nie. No strzał. Jednak strzał. Tak. Skazał na śmierć Jezusa. Celny. To wiemy. Proszę bardzo, bała się pani, że ta 30 pójdzie do niszczarki, ale dzięki celnemu strzałowi udało się wygrać. Jeszcze 2 koperty i 2 pytania w dzisiejszej grze w ciemno. W którym wieku Francja była drugą republiką? Czy 11, czy 20? 20. Proszę bardzo. I mamy takie warianty. W 17, w 18, w 19 czy w 20? Historia raczej nie interesuje mnie w ogóle. To brat się nią zajmuje, także już wystarczy jednego historyka w domu. Uczy historii? Tak, skończył historię. Skończył historię? Tak. A ja zupełnie. Na dodatek uczył mnie w szkole podstawowej, więc były przeboje niezłe, bo sprawdzał, czy cokolwiek umiem, czy się nauczyłam. Ja się nie uczyłam się, no. Nie bardzo? Nie bardzo. Teraz by się przydało. Nie bardzo, nie bardzo. Ale zaznaczę odpowiedź B. Że w 18? Tak. To było później, 19 wiek. Poproszę do niszczarki kopertę z numerem 20. I jak... Teraz się zmartwił. I jak do tej pory, 3 koperty wygrane, 1 zniszczona i za chwilę będzie pani walczyła o ostatnią kopertę, kopertę z numerem 11. A ja tylko państwu przypomnę, że cały czas trwa konkurs, w którym ktoś z was dziś wygra 3000 zł. I aby mieć taką szansę, należy wysłać SMS o treści gra pod numer 73550, dokładnie wtedy, kiedy na ekranie pojawia się zegar odmierzający 30 sekund. Życzę powodzenia i wracam do pani Agnieszki. Czytam ostatnie pytanie w dzisiejszej grze w ciemno. Owady, które przeżuwają ziarno ze śliną, aż powstanie ciasto, to... I warianty mamy takie. Mrówki parchatki, mrówki figlarki, mrówki żarłoczki, czy mrówki żniwiarki. Na pewno wiem, że będą to mrówki. Już jedno mamy pewne. To jest pewne. Nie mam zielonego pojęcia. Ale tak, figlarki... Może figlarki. Najbardziej pani pasują. Te no figlarki. Dlaczego nie? No, ciasto.
Z ciasta można coś ulepić. Także figlarki, odpowiedź B. A mąż wie? Przykro mi, nie wiem. Odpowiedź D, żniwiarki. Zwane inaczej piekarzami. Poproszę jedenastkę doniszczarki, pani Agnieszko. Poproszę koperty na środek. Jest pani zadowolona z wyniku kopertowego? Jestem. Oczywiście. Trzy koperty. Proszę bardzo. 5, 3, 40. Pani Agnieszko, czy chciałaby mi pani sprzedać te koperty? Tak, ale mam warunek. Jaki? Że nie powie pan potem tak szybciutko. Raz, dwa, trzy koperty są pani. Ja zadecyduję, kiedy skończymy. Tutaj ja decyduję. Nie pójdzie pan na taki warunek? Słucham? Nie pójdzie pan na taki warunek? No to szkoda. Chyba, że na przykład ja policzę do trzech. A ja powiem nie. Ale pani w tym momencie mówiła raz, dwa i przed trzy pani jeszcze zdąży i powie swoje zdanie. Dobra. To tak możemy zrobić. Tak może być. Okej. Okay. Za ile, pani Agnieszko? Za ile? Też chciałabym na wakacje. Mąż chce jechać na Mazury. Był tam jeszcze w czasach młodości. Pojechać na wakacje na Mazury? Tak. Ale za ile fajne wakacje. To za ile te no, ja wiem. 8 tysięcy. 8 tysięcy. Po 500 zł za każdą. Trochę mało, no. 500 zł. Z jednej strony mało, z drugiej strony, no. Mieć 500 zł, a nie mieć, to też jest różnica, prawda? Na 8 tysięcy pani mówiła, zmienia pani zdanie, że do 3. 7. Dobrze. Jest 7, a ja daję 2000. Zmieni pani zdanie co do 7 tysięcy? Liczę do 3. Raz. 6900. 2. 6900. Chyba pan nie słyszał. Zaraz będzie 3. No to 6500. Dobrze, 6500 pani mówi. Szybko pan liczy. Bo co, 100 zł będziesz targować? Nie no. Dlatego tak liczyłem dalej. Ja też tak mogę, powiem 1600. No i co to będzie za licytacja? O, było 2. Było 2? No dobrze, 200. No ale ja zjechałam o 500. Słucham? Ja zjechałam o 500. Dobrze, ale ja powiem 2500. Sześć i piąteczka. Sześć i koperta numer 5, tak? O to chodzi. A dlaczego akurat 5? Bo to są urodziny mojej córki, a to ona mnie namówiła. Namówiła na grę, tak? Tak. Aha. Zaproponuję za wszystkie 3000. Ja mam czas jeszcze do 3, prawda? Słucham? No to ja 6 bez piątki. To mi pani odpuściła, nie? Tak, że tak, pani targuje tak, 6 i koperta, potem 6 i bez koperty. Tak. Sprytnie. Trochę odpuściłam. 3 i poudam. Nie no, bardzo słabiutko pani jakoś podnosi, ja nie wiem, tak po 500 zł, po 500 zł, nie mógł pan trochę zmienić tego? Ale pani nic nie opuszcza. Jak nie opuszczam, koperty no nie, stoi pani na 6, tylko pani tu... Dorzuca kopertę albo no jej ja myślałam, nie dorzuca. Że pan potem na przykład powie tak, no to już to 6 ominiemy na przykład i pójdziemy w górę, nie? Że ja podniosę? No. Że ja przebiję panią jeszcze wyżej? Tak, a czemu nie? Mógłby pan też tak zrobić, nie? No tak, żeby było śmieszniej i fajniej. Nie, proponowałem inaczej. 3000 3,5 teraz. Hmm? No to ja... To może tą 30 na przykład i 5500. No ale ile pani mi zeszła, no? No 500, a w 30 może być minus 100%. Chce pani na 30? No i 5500. Nie będzie na mnie pani obrażona? Nie wiem. Patrzę na męża. A to czy pani będzie, bo mąż to... Jak to co? Jeszcze mamy 10 lat po ślubie. Czy mąż ze mną nie gra, tylko pani? No ale ja z nim pojadę do domu, a nie pan. Chce się pani poradzić, tak? Tak. Proszę bardzo. Będzie krzyczał, tak, w pociągu? Nie w pociągu.
w aucie. Tak. Myślę, że mógłby pan trochę dołożyć jeszcze. Nie słyszałem? Myślę, że mógłby pan dołożyć jeszcze. Tak na te Mazury mało, do 3500? Mało na te Mazury jest. Od 4 powiedzmy. Dobrze, 4. Mówię wam co tak. Będziemy mieć 10 lat po ślubie. Nie będziemy robić żadnej tam imprezy, nic, ale zrobimy 25 lat po ślubie. Tak. I jakby nam pan dał trochę więcej, to byśmy zapamiętali, byśmy pana zaprosili. Na te 25, ja mówię, a tak to zapomnimy. Ale to gdybyście mnie zaprosili, bo mnie lubicie, to ja rozumiem, oczywiście, że miałam za to płacić? No nie. No ale byśmy pana pamiętali. To, że pana lubimy, to jest zupełnie tutaj, to jest że tylko jak pan gramy. Da nam pieniądze, to my pana zaprosimy. Tak się głupio poczułem. Nie no, zapamiętamy że pana. Taki to biznes że ma pan być. Nam dołożył trochę, a nie tak kurczę, tak. Tylko pan. Albo inaczej, pan nam da pieniądze, to my pana zapamiętamy. Przykro mi się zrobiło. No przykro mi, bo sympatia jest bezinteresowna. Ale przykro mi, jak ten. Przykro mi, że panu jest przykro, to może. No bo ja doskonale. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jak dam pani na przykład 100 tysięcy, to pani mnie na długo zapamięta. Też bym zapamiętał taką osobę. No to może mi pan da 100 tysięcy. Pani mnie nawet zapamięta, jak dam pani minus 100% i na długo. No jeszcze bardziej tak. O, ale nie dam pani minus 100%. To się po nocach pani śnił teraz. To bym miała koszmary. Mówi pan? No. Jaka jest pani propozycja, pani Agnieszko? 5 tysięcy. 5 za koperty. Albo? Bo pani mówiła 30, prawda? No, 30 i 5500 mówiłam. A teraz? Teraz mówię 5. I koperta, tak? No, i 30. Tą 30 chce pani? Mhm. Na pewno 30, nie 5. No, to bym się zastanowiła, bo 5 też chciałam. No, bo 30 i 5. I 5000. Uporządkujmy. Na razie tak, ja proponuję 4000. Tak. Dobrze? Za wszystkie. Pani słowo teraz. 5000 i 30. Przed chwilą patrzyłeś, że pani mówiła 5000 za wszystkie. I 30. A teraz... Nie, 5 za koperty pani mówiła. Ale teraz zmieniłam zdanie. Kobieta zmienną jest. To ja zmieniłem zdanie i daję 3,5 za wszystkie. Jest równouprawnienie. Mężczyzna też może zmienić zdanie. Ale to mąż prosił o 4. Słucham? Ale to była męża propozycja 4. No ma jest 3,5. 3,5 30? Moja propozycja teraz 3000. Za wszystkie. 3000. Zgoda? Zgoda. Proszę, 3000 do studia. Tak kobiety walczą o równouprawnienie. Ale twierdzą, że one mogą zmieniać zdania, mężczyźni nie wypada. Dlaczego też nie, prawda? No ja właśnie, nie twierdzę, też, że nie mogą. Właśnie o to chodzi. Zostawiamy tak, pani Agnieszko? No a ma pan jeszcze jakąś inną ciekawą propozycję? Ciekawszą. Mogę pani dorzucić 40. Wezmę. Jak pani mi odda 1000. A piątkę? Jakby pan dorzucił, to co bym musiała oddać? Piątka będzie droższa. To ja wezmę 2040. Dobrze, 2040. Czyli tak, tu mieliśmy 3, prawda? Czyli tak, to jest 2,40 dla pani. W ten sposób. No i niech tak zostanie. Zostawiamy. Tak. Co z tą piątką? Zniszczymy. Ale możemy obejrzeć? A może chce jeszcze się pani zamienić? A czy zamiana to tylko zamiana kopert? Czy jeszcze coś tam pan przewiduje? Jakieś dopłaty ewentualne? A jak pani woli? No, bez dopłat. Dobrze, mogę się zamienić. 40 na 5, raz się żyje. Dobrze. Proszę bardzo, czyli tak, moja 40, 30, pani 5. I tu mamy 2000, prawda? Tak. I teraz już mi się pomieszało wszystko. Podsumować? Tak. Pani w tym momencie ma kopertę numer 5 i 2000 zł. Tak. Sprzedaje im pani koperty 40 i 30. Tak. Tak zostawiamy? Tak zostawiamy.
Bo na początku pani podobała się 30. Chce pani tą 30? Nie, chcę 5. Chcę 5. Nie, na pewno chcę 5. A dlaczego pani chce tą 5? No, mówiłam już panu, że to są urodziny mojej córki i ona mnie namówiła, żeby tutaj przyjechać. Dlatego chcę 5. Może źle robię. Ale chcę 5. Zaraz o tym jeszcze porozmawiamy. Męczy mnie pan. Bo tak, wymieniła pani 5 na 40, prawda? Tak. Chciałaby pani zobaczyć 40? Chciałabym. Proszę bardzo. Ile tam jest? 500 zł. 500 zł, tak. Do niszczarki. Nie musi pani chować do środka, bo to już moja koperta. 500 zł. Chyba nie jest źle jak na razie, prawda? Nie jest. 2000, koperta numer 5. I tak zostaje. Właśnie chciałem się zapytać, czy się zamienimy. Nie. Zostanę przy 5. Nie zamienię się. Ale pani twarda. Nie zamienię się już. Podjęłam decyzję i zostaję przy 5. Na pewno, nie zamieniamy się, tak? Na pewno. Nie będę żałować. Zobaczmy, co jest w 30. Proszę bardzo. Proponowałem zamianę, tak? Ile tam jest? Ile? 50 tysięcy. Proponowałem zamianę, tak? Tak. Za kopertę numer 5. Brawo. Do niszczarki 50 tysięcy z uśmiechem. No i tak nie były moje pieniądze. Proponowałem, tak, prawda? Tak. To kilka razy zamianę. Ale pani wybrała 5, prawda? Tak. Zobaczymy, co tam jest? Zobaczymy. Czyli tak, 2000 i 5. Nie wzięła pani 50 tysięcy. No 100%? Niestety. Niestety tak. Czyja to była decyzja, pani Agnieszko? Moja. I jeszcze raz, bo nie słyszałem. Czyja to była decyzja? Moja. Głośniej, głośniej. Moja. Własna moja decyzja. Czyja wina? No chyba nie Ibisza. Nie, nie. Proponowałem. Moja. Będzie tak. Się śnił po nocach? Będzie. Koszmar. Że chciał dać 50 tysięcy, prawda? Będzie koszmar. I nie wzięłam. Nie wzięłam. Ale była dobra zabawa. To jest gra, pani Agnieszko. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Proponowałem pani Agnieszce, żeby wzięła kopertę numer 30, zamieniła się na 5, nawet jej mrugałem, ale nie chciała mi uwierzyć, a mogła wygrać 52 tysiące złotych. A jeżeli państwo chcą grać z nami o duże pieniądze, zapraszam SMS o treści start pod numer 75550. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.